Widzicie go w tle? Widzicie go naprawdę w tle? Bo ja tak, ja go widzę w tle. A wy? Widzicie go? Bo ja tak. Siema, ja jestem Mr. Malcin i gamy sobie w trzecią część FNAF. Tak, gamy. I sorry, że przeszedłem pierwszą noc bez was, ale... Niestety tak. Ktoś mi napisał, żebym nagrał trójkę, dlatego nagrałem, ale w pierwszej w nocy nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje i dlatego musiałem to ominąć, tą pierwszą noc. Zaczynamy od drugiej nocy. Co się dzieje? Halo, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Na razie. Gdzieś tutaj chodź. O, jest. Jest nasz kolega, który chce nam dorwać dupsko. Tak. No i jego tutaj oczko jest. Jest. Oczko jego jest. Słodkie nawet. No. Kurde. Nie. Chodź. Chodź. Kurde, kto mi to psuje? Zdrowo, spin cap. Wiecie, dlaczego go przywołuje głosem dziecka? Dowiecie się tego w następnym odcinku. W następnym odcinku dowiecie się. Sorry, że tak brzydko mówię, ale nie przeze mnie, tylko przez chrypę i zaplątuje mi się język. Nie wiem, co mówię. Dobra. Będę go tutaj ciągle męczyć i żeby tutaj ciągle tutaj stał. Wentylację, kto mi psuje. No. On nie zruszy się. Nie rusza się z miejsca. Ruszył się teraz z miejsca, ale ja go przywołałem. Będzie okej. Okay. Za chwilę, jak znam tą grę, wyskoczy mi balon, boi. No naprawdę. No mówię. Ja mówiłem. Ja miałem rację. Widzieliście? Miałem rację. Widziałem. Tak mi się dobrze układało się. Jak komuś się dobrze układa, to musi ciągle... No, nie przegam. No idź stąd! Jak ty szybko przyszłeś tutaj? O Boże, jedyny szef. O, dzisiaj bez telefonu, sprawa. Chodź tu. Ty morderco dzieci, kurde! Za które mnie zamordujesz? Mam 10 lat.
Nie znikaj mi z oczu. Będę tylko cię tak powiedzieć, pilnować. Szybko ładuj się, bo mi ucieknie za chwilę. Dlaczego ja zginąłem? Dlaczego ja cholera jasna zginąłem? Czemu ja zginąłem? Nawet nie wiem, dlaczego ja zginąłem. Wiecie co? Napiszcie mi w komentarzach, dlaczego ja zginąłem. To byłoby na tyle, pana razie, do widzenia. Będą takie jeszcze odcinki, będzie taka seria jeszcze, jak chcecie. Napiszcie mi w komentarzach, bo naprawdę nie będę nagrywać, pa. Na. Boże.